W Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Litania do krwi przenajdroższej, wyjęta z Pisma Świętego i Ojców Kościoła. Kyrie eleison Chryste, eleison kyrie eleison Chryste, usłysz nas Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, uczyń miłosierdzie nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, uczyń miłosierdzie nad nami. Duchu Święty Boże, uczyń miłosierdzie nad nami. Jezu obrubieńcze krwi, uczyń miłosierdzie nad Nami. Krwi pośrednika naszego Jezusa obroń nas. Krwi odkupienia naszego, wykup nas. Krwi wymowniej od krwi abla przemawiająca wołaj o miłosierdzie dla nas. Krwi spełnienie całopalnej ofiary doskonałymi uczyń nas. Krwi kosztowna niepokalnego baranka. Zbaw nas, krwi nowego i starego przymierza, odnów nas, krwi zmazująca wyrok grzechów naszych, spłać długi nasze, krwi błagalna zmywająca winy nasze, miłościwą stań się nam, krwi oczyszczająca sumienie nasze, oczyść nas, krwi uświęcenie ludu chrześcijańskiego, uświęć nas. Krwi oczyszczająca tak niebieskie, jak i ziemskie rzeczy, zbaw nas. Krwi zjednoczenie wiernych, połącz nas. Krwi, przez którą spodziewamy się wnić do świątyni, prowadź nas. Krwi spracowanych i obciążonych ochłodo, pokrzep nas. Krwi zniszczenie szatanów przeklętych, ochroń nas. Krwi, przez którą zwyciężają anieli. Zwycięstwem obdasz nas. Krwi wyzwalająca więźniów z czystcowego morza, wyzwól nas. Krwi wracająca nam życie, ożyw nas. Krwi strumieniu pełen łask wszelkich, obmyj nas. Krwi rumieńcem zdobiąca lica wiernej oblubienicy, upiększyj nas. Krwi napawająca wiernych winem zbawiennym, upój nas. Krwi, będąca mlekiem najsłodszym płynącym z piersi ukrzyżowanego Chrystusa, nakarmi nas. Krwi, do której podobną jest krew pelikana na puszczy, wskrzaś nas. Krwi, przez którą jesteśmy Boże Królestwo i boscy kapłani, poświęć nas. Krwi, prawdziwy balsamie zbawienia, ulecz nas. Krwi, będąca rękojmią żywota wiecznego. Zbaw nas krwi w fundamencie łask sakramentalnych. Od wszelkiego świętokradztwa zachowaj nas. Krwi mocy męczenników, pokrzep nas. Krwi radości wyznawców, rozraduj nas. Krwi rodząca dziewica czystością, obdasz nas. Krwi będąca błogosławieństwem wszystkich świętych, ubłogosław nas. O Jezu krwi oblubieńcze, miłością Twoją obdasz nas. Bądź nam miłościw przepuść nam Jezu. Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas Jezu. Od ducha bluźnierczego, zachowaj nas, Jezu. Od lekkomyślnego wzywania imienia Twego, zachowaj nas, Jezu. Od wszelkiej niesprawiedliwości, urągania i obmowy bliźniego, zachowaj nas, Jezu. Od wszelkiej nieczystości, zachowaj nas Jezu. Od wszelkiego grzechu i okazji do grzechu wiodących, zachowaj nas, Jezu. Od niegodnego ciała i krwi Twojej przyjmowania, zachowaj nas, Jezu. Od nagłej, a niespodziewanej śmierci, zachowaj nas, Jezu. Przez krew Twoją przy obrzezaniu wylaną, wybaw nas, Jezu. Przez krew Twoją w kroplach potu w ogórójcu płynącą, wybaw nas, Jezu. Przez krew Twoją przy liczowaniu wylaną, wybaw nas Jezu. Przez krew Twoją z głowy cierniem ostrym wyciśnioną, wybaw nas Jezu. Przez krew Twoją nogami w czasie niesienia krzyża deptaną, wybaw nas Jezu. Przez krew Twoją przy ukrzyżowaniu płynącą, wybaw nas Jezu. Przez krew i wodę z przebitego boku Twojego wypływające, wybaw nas Jezu. My, biedni grzesznicy, przez krew Twoją Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu. Abyś nam przebaczyć raczył przez krew Twoją, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu. Abyś nam grzechy odpuścił przez krew Twoją, Ciebie prosimy, wybaw nas, Jezu. Aby ci, co żyją w oddaleniu od wiary świętej przez krew Twoją, do Ciebie się przybliżyli, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu abyś bez zmazy zachował Kościół krwią twoją nabyty Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Jezu. Abyś przez krew twoją najświętszą użyczył pokoju i zgody Królom, książętom i wszystkim ludom chrześcijańskim Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Jezu. Abyś w nas wzbudzał i zapalał wiarę żywą, uszanowanie głębokie, doskonałą pobożność do krwi Twojej przenajdroższej. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu. Abyś zachęcać nas raczył do częstego z owoców krwi Twojej korzystania przez szczere wyznanie grzechów naszych. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu. Abyś od wszelkiego karcerstwa, wierołomstwa i ślepoty serca przez krew Twoją zachować nas raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu. Abyś od wszelkiego nieszczęścia duszy i ciała zachować i przeciw pokusom czartowskim przez krew Twoją bronić nas raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu. Abyś duszom wiernych zmarłych ochłodę krwi Twojej i odpoczynek wieczny dać raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu, aby pamiątka krwi Twojej najdroższej skutecznie w nas trwała. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu, abyś wysłuchać nas raczył przez krew Twoją. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu. Jezu, ukrzyżowany przez krew Twoją, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Jezu. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Jezu. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Jezu, usłysz nas, Jezu, wysłuchaj nas. Kyrie Eleison, Chryste Eleison, Kyrie Eleison. Ojcze nasz, który jest w niebie, święci imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Przez najdroższą krew Twoją, Jezu, od grzechów wybaw nas. Panie, wysłuchaj modlitwę moją, a wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie. Pan z Wami i z Duchem Twoim niech będzie. Modlmy się. Panie Jezu Chryste, któryś na ziemię z nieba zstąpiwszy miłosiernie wylał na ołtarzu krzyża krew swoją, niepokalaną za grzechy nasze, pokornie Ciebie prosimy, abyś nam przez krew Onę, najdroższą grzechy nasze przebaczył i chwałę wieku istą dać raczył, który żyjesz i królujesz prawdziwy Bóg z Ojcem w jedności Ducha Świętego przez wszystkie wieki wieków. Amen. Dzień czternasty. Krwi Chrystusowa, spracowanych i obciążonych ochłodo, pokrzep nas. Krzyż dźwigać, krzyż miłować, ciało umartwiać i poddać duchowi, wszelkie przeciwności i szkody cierpliwe ponosić, a żadnego szczęścia i pomyślności na tym świecie nie żądać, wszystko to nie jest gwoli ludzkiej, mówi pobożny autor naśladowania. A przecież w księgach Pisma Świętego nieodwołalny wyrok znajdujemy, iż przez wiele ucisków trzeba nam wnieść do Królestwa Bożego. Przykra to zaiste konieczność i twarda dla uszu naszych mowa, bośmy pierwiastkowo do używania czego innego byli powołani, bo inne w zaraniu naszego bytu czekało na nas życie rajośmy szczepieni, mówi nasz niezrównany kaznodzieja w dostatkach i rozkoszach stworzeni porajskich na niebieskie państwa przejrzeni i popisani jesteśmy. Ziemia, na której teraz mieszkamy, nie jest nam dziedzictwem ani ojczyzną. Nie dziw się, że się tu źle mamy, bośmy nie doma, a między obcymi w drodze a we złych gospodach. Natura nasza duchowej swej cząstce na obraz i podobieństwo Boga, źródła wiekuistego uszczęśliwienia stworzona, nosząc w sobie jakoby piętno bóstwa, nie może się z obecnym położeniem pogodzić i zawsze tęskniąc za utraconym szczęściem, czuje się tutaj wygnanką. Pierwszy człowiek stworzony do dóbr nadprzyrodzonych, do życia nieśmiertelnego, do bliższego ze stwórcą swoim obcowania, skalawszy duszę grzechem, stał się odrzutkiem wiekuistego szczęścia. Utracił one piękne przywileje pierwotnej natury swojej i w raju rozkoszy, w ogrodzie radości i miejscu wesela, rozległy się zaraz po nieszczęsnym upadku nieznane przedtem, a złowrogo brzmiące wyrazy. Nędza, boleści, praca i podtrudu. Od tej chwili, gdy po wygnaniu pierwszych rodziców stanął cherubin z mieczem płomienistym ku ustrzeżeniu drogi drzewa żywota, człowiek z tymi towarzyszami niedoli rozstać się nie może. Od kolebki do grobu idą za nim ślad w ślad, krok za krokiem i każda istota z płaczem świat wita, w pracy i boleściach go przebywa i z potem na obliczu zeń schodzi. Mimo powszechnych sądów ludzkich rozmaitości i zwykłej ich sprzeczności, to zdanie, iż ziemia jest padołem nędzy, miejscem rodzinnym boleści i krainą cierpień, znajduje ogólne potwierdzenie i nikt mu nie przeczy, bo to jest echo głosu wewnątrz nas często przemawiającego, w sercu naszem donośnie się odzywającego. Czy jednak smutki nasze są bezowocne? Czy trudy na ziemi przebywane są bezpłodne, czy cierpim bez żadnej dźwigni i osłody, bez żadnej promiennej gwiazdy, nadziei polepszenia, kiedykolwiek naszej doli? O, nakłonimy chętliwego ucha na głos tego, który o sobie powiedział Ja jest prawda, a słody czy potęga słów Jego wskażą nam cenę i pożytek bólów naszych. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam Wam, iż będziecie płakać i lamentować, ale smutek Wasz obróci się w radość. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem Oni będą pocieszeni. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć będą i prześladować. Radujcie się i weselcie, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebiesiech. Zaiste tylko ten, co, opuściwszy przybytki empirejskie, dobrowolnie na ten padał płaczu, zstąpił, ten, co, wyzówszy się z rozkoszy nieba, stał się nam podobnym krom grzechu, ten, co ukrywszy bóstwo swoje w powłoce natury ludzkiej od niemowlęcia, cierpiał ubóstwo i niedostatek, ten co będąc twórcą wszech rzeczy, pracą rąk swoich na pożywienie zarabiał. Ten, co, będąc sprawcą wszelkiego szczęścia i błogosławieństwa, sam się trudził i płakał, któremu złożeczono i bluźniono, który się krwawo pocił i pod ciężarem krzyża upadał, który wreszcie w obnażeniu i opuszczeniu na tym krzyżu wołał pragnę, ten... Tylko mógł cierpieniu tak hojną w wiekuistej przyszłości wyjednać zapłatę, mógł spracowanym i obciążonym z własnej krwi swojej zgotowaną obiecywać ochłodem. Wartość przeto cierpień i nagroda trudów zawiera się w wielkości błogosławieństw i obietnic boskich do nich przywiązanych. Skąd oczywisty wypływa wniosek, że jak mówi autor naśladowania, jeśli nie chcesz cierpieć, tem samem nie chcesz korony. Jeśli zaś tej korony pragniesz, walcz mężnie i znoś cierpliwie. Im lepiej usposabiasz się do cierpienia, tem roztropniej czynisz. Im częściej mężnym umysłem ponosisz cierpienia, tem lżejszemi one ci będą. Święci dążący do królestwa niebieskiego obiecanego przez Jezusa w zamian ucisków i utrapień doczesnych znali się dobrze na wartości prac i smutków. Umieli słusznie cenić obciążenia i trudy, jakie tu dla miłości Boga podejmowali. Między innymi święty Franciszek z Asyżu niech nam posłuży za przykład. Kiedy pewnego razu uznojony pracą i oblany potem ofiarowywał spracowanie swoje ochotnem sercem Panu, został przez szatana tymi słowy zagadnięty. Franciszku, czybyś mi nie chciał sprzedać jednej kropli twego potu? Za późno przybywasz, odrzekł Mąż Boży, ani jednej nie mam, którą bym mógł rozporządzić. Zresztą są tak wielkiej ceny, że wszystkimi skarbami świata nie mógłbyś mi najmniejszej zapłacić. Zastanów się duszą moja nad powyższym przykładem i zawstydź się, żeś tak daleką dotąd była od chętnego przyjmowania prac i cierpień, żeś ich wartości nie pojmując, niecierpliwie je znosiła i błagaj Pana, aby Ci nadal lepiej dał oceniać wszelkie uznojenia i uciski, jakimi będzie mu się podobało tutaj Ciebie doświadczać. Pozbawicielu najsłodszy, nie dozwól, abym kiedy miał szemrać i narzekać na trudy i krzyże niniejszego żywota. Niech je owszem, jako najmilsze dary płynące z twej ręki, z wdzięcznością przyjmuję. Niech śladami twemi po ciernistej drodze postępując, w każdym napotkanym kolcu widzę błyszczące krople krwi twojej przenajdroższej. Niech w upracowaniu ducha i w obciążeniu serca zostając, szukam jedynie ochłody we krwi twojej w sakramencie ołtarza utajonej. Niech wreszcie słabnący i upadający pod naciskiem utrapień i smutków spoglądam na krew Twoją po krzyżu spływającą i choćby mdlejące usty, lecz gorącem sercem niechaj z miłością powtarzam, krwi Chrystusowa, spracowanych i obciążonych o chłodo, pokrzep mnie. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.